Pani Mario, czy rozpoznaje Pani to otoczenie tutaj? Jak sięga Pani pamięcią? Jak to się różni? To się bardzo zmieniło. To znaczy nie z zewnątrz, tylko w środku. Jeżeli mówię o tym właśnie zakładzie architektury polskiej, który za moich tak zwanych czasów zupełnie inaczej wyglądał, tu były po prostu duże kreślarnie, bez tych wszystkich przepierzeń. Tak. Natomiast stały oczywiście te szafy ze zbiorami, stały stoły, na których można było te rozkładać te prace. To tak było przed wojną, tak było w pierwszych latach powojennych. W czasie wojny tutaj się działy różne dziwne rzeczy. Między innymi działał Tajny Zakład Architektury Polskiej, Tajny Wydział Architektury. Tam w ostatnim pokoiku znajdowała się pracownia fałszywych dokumentów dla Sztabu Głównego AK. Tu zresztą krzyżowały się drogi różnych konspiratorów, różnych organizacji konspiracyjnych. Tutaj był taki duży model Grażdy Huculskiej, który służył za różne skrytki dla różnych organizacji. Czasem się mylili, wyciągali nie to, tylko swoje. Tu się odbywały tajne wykłady profesorów. Czyli to miejsce miało właściwie podwójne albo wręcz potrójne życie. Oprócz tego oficjalnego, różne obiegi, że tak powiem, rzeczywistości wojennej, konspiracyjnej. Obieg oficjalny to była średnia szkoła budowlana, ponieważ nie wolno było, Polacy nie byli dopuszczani do wysokich studiów, wyższych studiów, Rzeszy były potrzebni technicy, wobec tego do stopnia technika wolno było kształcić. No i tutaj funkcjonowała taka tak zwana szkoła budowlana, która w gruncie rzeczy miała program i profesorów Politechniki. Chciałem się dowiedzieć, jak do tego doszło, że Pani tutaj trafiła. Chodzi mi o taką zbieżność może, albo konglomerat czynników, które zdecydowały, że po maturze wybrała Pani studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Sięgnąłbym nawet w taką dalszą przeszłość, wręcz w dzieciństwo i wczesną młodość. Czy o tym wyborze mogło decydować zarówno środowisko rodzinne, miała Pani w rodzinie, w pokoleniu rodziców, wybitnych inżynierów, wybitnych naukowców z jednej strony, chociaż akurat nie specjalizujących się w architekturze. Z drugiej strony, jak pisze Pani w swoich wspomnieniach dla swoich dzieci i wnuków, Pani ojciec przejawiał mocno zainteresowania humanistyczne, zabierał Państwa na wycieczki krajoznawcze, zabytkoznawcze. Jakby co zdecydowało? Również wcześniej chyba, zdaje się, wysłał Panią na lekcję rysunku. Co tak naprawdę zdecydowało o tym wyborze? No więc rzeczywiście, ja jestem rocznik 1920. Wobec tego dostałam się na studia w 1938 roku na Wydział Architektury. Co spowodowało tym? Po prostu w mojej rodzinie były duże zainteresowania sztuką, architekturą i tak dalej. Dużo jeździliśmy, zwiedzaliśmy z rodzicami. Ja pobierałam lekcje rysunku. Wobec tego wszystko to miałam tego typu zainteresowania. A ponieważ jeszcze była kwestia wyboru, bo były dwa wydziały architektury w Polsce, w Warszawie i we Lwowie. Ponieważ miałam tutaj stryja profesora na Politechnice Warszawskiej, miałam punkt oparcia
bo trzeba było no, oderwać się od domu rodzinnego. Wobec tego zdecydowałam się przyjechać tutaj. No i tutaj zdążyłam odbyć, że tak powiem, pierwszy rok studiów. Potem wybuchła wojna. No i potem się już zupełnie inaczej życie skończyło. Był moment, kiedy myślała Pani o Akademii Sztuk Pięknych, prawda? Czy nie? Nie, ja właściwie o Akademii Sztuk Pięknych nie myślałam. Miałam jakąś tam łatwość rysowania, ale byłam zdania, że jeżeli być artystą, to naprawdę dobrym. A nie czułam się na tyle uzdolniona i chyba słusznie. Wobec tego wybrałam architekturę i tak już zostało. W takim razie, czy może Pani przywołać z pamięci, jeśli się da, chociażby jakieś skrawkowe notacje tej atmosfery, która wtedy na tej uczelni panowała. Bardzo ciekawie Pani o tym pisze w swoich wspomnieniach, że wydział uchodził za najelegantszy, najszykowniejsze panny, gdzie najlepiej było wyjść za mąż, podobno. Jak to tak naprawdę było? Ile w tym legendy, ile w tym pewnej famy? Tak się mówiło w niektórych sferach. No ale jednak to chyba nie była zupełnie prawda, że to były jedyne cele, które przyświecały studentkom idącym na architekturę. Bo jednak z mojego chociażby rocznika wyszło no, kilka bardzo wybitnych postaci kobiecych. Profesor Szkibniewska, profesor Adamczewska, profesor Czapska, profesor Łapińska. To jednak nie były dziewczyny, które szły po to, żeby szukać męża tutaj. Oczywiście. A które z osobowości profesorskich wykładowców Pani zapamiętała najmocniej? Chyba profesora Sosnowskiego. Dlatego, że on prowadził wykłady z architektury Polski i te wykłady były rzeczywiście fascynujące. Był również profesor Lalewicz, bardzo interesujący, który wykładał architekturę starożytną. To były te programy pierwszego roku, z którymi się zetknęłam. Jeżeli chodzi o profesora Sosnowskiego, to wtedy na pierwszym roku w programie była tak zwana architektura ludowa. Na następnych latach była już taka. To było zresztą duże nieporozumienie, czy architektura drewniana. To było duże nieporozumienie, dlatego że architektura drewniana to była nie tylko chałupa i stodoła wiejska, ale to był dwór, to był pałac, to były kościoły, to były burznice. Pełnoprawne zabytki. Czyli pełnoprawne zabytki, to były niektóre bardzo wysokiej klasy zabytki. Rozumiem, że osobowość profesora Sosnowskiego i jego wykłady, jak się miało okazać, zaważyły na Pani i potem Państwa razem z mężem zainteresowaniach architekturą synagogalną. Dla nas ważna wśród wymienionych przez Panią we wspomnieniach postać to Leon Marek Suzin. Pani o nim pisze dość anegdotycznie. To ważna postać dla pamięci o Żydach warszawskich. Brał udział we wzniesieniu dwóch pomników upamiętniających powstanie w getcie. Czy może Pani o nim opowiedzieć? Marek Suzin? Tak, Marek Suzin. Marek Suzin robił pierwszy pomnik powstania w getcie w 1946 samodzielnie. Te dwa niby włazy do bunkrów, które są znajdują się jakby w pobliżu narożnika naszego muzeum. No i dbał o formę architektoniczną pomnika bohaterów. To mnie zaskakuje, bo o tym nie wiedziałam. Pomnika bohaterów getta Rapoporta. On jakby był autorem założenia architektonicznego, przestrzennego tego pomnika. Blisko współpracował z Rapoportem.
Pani o nim pisze dość anegdotycznie, wykładał ponoć geometrię wykreślną, tak? Tak, tak. I też jak, podobnie jak pan Kazimierz Piechotka, jak pani mąż, został poniekąd ofiarą tych represji, czy raczej czystek stalinowskich na uczelni, tak? No tak. A jeszcze była, zdaje się, jedna ciekawa postać, Zbigniew Kamiński, tak? Zygmunt Kamiński, profesor od rysunku odręcznego. Znany artysta. Prowadził zresztą znakomicie te ćwiczenia z rysunku, także potrafił każdego, nawet całkowicie pozbawionego zdolności artystycznych, potrafił nauczyć prawidłowego rysunku. Czy na przestrzeni tego roku, który właściwie akademickiego, który właściwie już dotykał czasu wybuchu wojny, zapamiętała pani już wtedy pana Kazimierza Piechotkę? Czy tak naprawdę dopiero bliższe spotkanie? Nie, dopiero bliższe spotkanie nastąpiło w czasie wojny. W czasie wojny. Tym bardziej, jak rozumiem, niekoniecznie notowała pani w pamięci, bo współpracownika zakładu, czyli znakomitego fotografa Szymona Zajczyka. Nie spotkała go pani? Nie, ja go osobiście nie spotkałam. Ciekawi mnie również, w jaki sposób to, co zobaczyła pani po wybuchu wojny w Tarnowie, chodzi mi o Żydów tarnowskich, o ich losy, o ich zagładę, i to, co notowała pani w pamięci sprzed wojny, mogło zaważyć również na zainteresowaniu państwa światem architektury żydowskiej. Jak pani przywołuje Żydów tarnowskich sprzed wojny? Proszę pana, Żydzi stanowili ponad 30% ludności Tarnowa, więc było ich bardzo dużo. Oczywiście to było środowisko bardzo zróżnicowane. To znaczy, zarówno byli inteligenci wysokiej klasy, adwokaci, lekarze, profesorowie i tak dalej, jak i ta średnia warstwa, głównie kupiecka, jak i bardzo wielu, bardzo skromnych, tak ci pierwsi byli, powiedzmy sobie, tak zwani zeuropeizowani, a ta masa była właściwie jak gdyby odrębnym światem. Różniąca się strojem, różniąca się językiem, gestykulacją, obyczajami. I to się właściwie nie mieszało. Opisując czasy wojny i te okresy, które spędzała pani w Tarnowie, wynotowała pani takie epizody, które wiązały się bezpośrednio z zagładą, czy to polowania SS-manów na Żydów w getcie tarnowskim, strzelanie do nich, czy potem znalezienie tych pozostałości w lesie, tak? Chciałam jeszcze wrócić do poprzedniego wątku. Tak. Mianowicie, ja nie przypominam sobie z tego okresu przedwojennego czegoś, co można by było nazwać antysemityzmem. To znaczy, oczywiście, wie pan, moje środowisko oceniało ludzi nie według języka czy rasy, tylko według tego, czy ktoś był mądry, uczciwy, przyzwoity i tak dalej, czy nie. Tacy się przecież zdarzali i tu, i tu. Natomiast nie przypominam sobie jakiegokolwiek wydarzenia, które by było jakieś wrogie, czy... Rozumiem, a w takim razie właśnie przejdźmy do tego wątku tych najtrudniejszych czasów i tej
tej traumy Holokaustu no, z perspektywy żydowskiej. Czy pani może wspomnieć o tych epizodach, które gdzieś pani naocznie zanotowała jednak? No więc wie pan, oczywiście to było, ich wsadzono do getta. Uratowało się chyba bardzo niewiele osób, które nie różniły się przede wszystkim wyglądem zewnętrznym, które mogły się jakoś z tą swoją żydowskością ukryć. Natomiast resztę zgromadzono w getcie. I myśmy bardzo długo sobie nie zdawali sprawy z tego, jaki jest ich los. To znaczy, mówiło się o tym, że są wywożeni na roboty. Natomiast długo nie zdawaliśmy sobie sprawy, co to oznacza. Do roku chyba 42, kiedy zaczęło się po prostu mordowanie. Kiedy dowiedziała się pani, że jedną z ofiar, oczywiście nie zagłady tarnowskich Żydów, ale warszawskich, był Szymon Zajczyk? Czy te wieści doszły tuż po wojnie do wiadomości pracowników Zakładu Architektury Polskiej, czy to jeszcze wcześniej? Nie, znaczy wcześniej. Wcześniej, tak? Znaczy wcześniej, no prawie. On zginął w 42 roku, więc już wtedy było wiadomo. Było wiadomo, tak. A jak doszło do kontaktów państwa z córką Zajczyka, z Zofią Zajczyk-Rozner? Kto w ogóle wiedział, że żona i córka Zajczyka się uratowały? To mnie bardzo ciekawi. Ona po prostu kiedyś przyjechała do Warszawy i złożyła nam wizytę i przedstawiła się. A wcześniej państwo nie wiedzieliście? Wcześniej nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy pojęcia. Ona mieszkała w Izraelu, ona zresztą była dzieckiem, jak ojciec zginął. I potem matka z nią jakoś udało jej się wyjechać. Ona z matką wyemigrowała, tak? Z matką. Wcześniej tak. Też zmarła. Ona była małym dzieckiem wtedy. Niedługo po wojnie. Bardzo, bardzo piękny jest ten list, który ona pani przysłała. Daje dużo wiedzy i pojęcia o osobowości samego Zajczyka, no, o którym krążą legendy trochę, ale przede wszystkim te jasne fakty, że był znakomitym fotografem i bardzo dobrym badaczem sztuki żydowskiej. Jak rozumiem, no, w dużym stopniu to jego ustalenia, czy raczej dokumentacja fotograficzna synagog wpłynęła na państwa badania, ustalenia i książki? No więc przede wszystkim, wie pan, kiedy ja się tym zainteresowałam, właśnie na owym pierwszym roku na wykładach profesora Sosnowskiego, który pokazał wtedy pewną ilość fotografii i one były tak niezwykłe, tak wykazujące jakąś ogromną klasę, ogromnie ciekawe to były te obiekty, takie inne zupełnie, bardzo bogate, bardzo piękne. I to było dla mnie zaskoczeniem. Ja nigdy z tym nie miałam wspólnego i pomyślałam sobie, że bardzo bym chciała je zobaczyć w oryginale. No a potem okazało się, że spotkała je. Że nic z tego nie ma. Zagłada. To w takim razie. I wtedy, bo potem przyszły czasy okupacji, kiedy ja już nie byłam w Warszawie, tylko studiowałam zaocznie na tajnym wydziale, mieszkając w Krakowie i dojeżdżając tutaj. Potem przy tej okazji zetknęłam się zresztą właśnie z moim przyszłym mężem. Zaskoczyło mnie tutaj powstanie. Wyszłam za niego za mąż. Wjechaliśmy do obozu jeńskiego i potem pierwszym możliwym transportem wróciliśmy do Polski.
I wróciliśmy do Zakładu Architektury Polskiej, gdzie on był zresztą przez cały czas okupacji asystentem. I wtedy właściwie, w czasie okupacji się dowiedziałam, że zginął profesor Sosnowski i że zginął Zajczyk. Natomiast ocalały pomiary i ocalały fotografie. I a obiekty zniknęły z powierzchni ziemi. Po prostu wszystkie zostały spalone. I wtedy myśmy podjęli decyzję zajęcia się tym. Po prostu pociągnięcia dalej pracy Zajczyka. Zdając sobie sprawę z tego, że jeżeli się tego nie uratuje, jeżeli się tego nie upowszechni, nie doprowadzi do świadomości szerokiej, to to może duży dział poważnej kultury światowej przepaść. A to wróćmy jeszcze do momentu i okoliczności, w których poznała pani pana Kazimierza. Jak do tego doszło? Jak doszło potem do ślubu, bo wiemy, że sprawy w czasie wojny zegar tykał inaczej, wszystko było intensywne, szybsze, poważne decyzje również przychodziły młodym ludziom wcześniej może niż dzisiaj. No widzi pan, jak udało mi się tutaj dostać na ten tajny Wydział Architektury, to profesor Zachwatowicz skierował mnie po temat pracy z architektury polskiej właśnie do swojego asystenta. I tym był Kazimierz Maciej Piechotka. No myśmy się jakoś zbliżyli i ponieważ warunki mojego dojeżdżania z Warszawy do Krakowa, Kraków-Warszawa były szalenie trudne, to było tak, że trzeba było wejść w czasie ciszy nocnej na dworzec kolejowy. To znaczy koło godziny 7 wieczorem i tam czekać na zaciemnionym dworcu, kiedy podstawią pociąg. Kiedy podstawią pociąg, nigdy nie było wiadomo. Pociąg się w końcu wtaczał i już pełen ludzi, którzy gdzieś tam po drodze się wpakowali. Potem trzeba się było dostać jakoś do tego zatłoczonego wagonu, więc ludzie wciągali przez okna wszelkimi możliwymi metodami. Potem się, jeżeli się udało dostać do przedziału, to w takim przedziale potrafiło jechać i 20 osób. Znaczy tak, jeden rząd siedział na ławce. Drugi rząd siedział na kolanach tych, którzy siedzieli na ławce. Trzeci rząd na półkach bagażowych, jeżeli się udało tam dostać. Środek był zapchany workami, bo to głównie jeździli handlarze, wobec tego były worki z kartoflami, ze zbożem, z wełną, z jakimiś tam najróżniejszymi gratami. I był taki zwyczaj, zwykle, że gdzieś, ponieważ jechało się przez teren, fragment przez teren Rzeszy Niemieckiej, tam w pewnym momencie zatrzymywano pociąg, wyrzucano wszystkich z tego pociągu, czekały już takie ciężarówki, tak zwane budy, na które ładowali tych do obozów koncentracyjnych, na roboty do Niemiec, na roboty miejscowe i tak dalej. No i mnie się raz udało dostać do takiej łapanki. Jakimś cudem wskoczyłam do pociągu, który ruszył.
I okazało się, że w całym pociągu jadą trzy osoby. Ja i jeszcze dwóch panów, którzy się w toalecie zablokowali. No, także to były i szalenie męczące, i trudne, i niebezpieczne jazdy. No i Piechotka mnie wtedy przekonał, że jednak ja powinnam się przeprowadzić do Warszawy. Że tutaj mogę również dostać pracę, że będę mogła spokojnie studiować, ponieważ miałam tutaj stryja, u którego mogłam zamieszkać wobec tego i ten problem byłby rozwiązany. Ja się na to zdecydowałam, ale bez określenia terminu. I pewnego dnia 24 lipca 1944 roku przyjechał po mnie i powiedział: słuchaj, musimy zaraz jechać, dlatego że front się ruszył, Niemcy uciekają gwałtownie z Warszawy, nie wiadomo co będzie, jedziemy. No i załadowałam się z wszystkimi rzeczami i przyjechałam do Warszawy, ponieważ pokój u stryja jeszcze był zajęty, wobec tego ulokowałam się u znajomych na Sadybie. No a dwa dni później wybuchło powstanie. Cztery dni później wybuchło powstanie. I zastało mnie koło pomnika Kopernika na krakowskim przedmieściu, tak jak stałam, w jednej sukienczynie i sandałkach, odcięta zupełnie od rodziny, odcięta od kogokolwiek, bez pieniędzy, bez ubrania. No i tak przebidowałam przez pierwszy miesiąc, pod koniec sierpnia zjawił się Maciej, o którym nic nie wiedziałam, co się z nim dzieje. No i powiada: słuchaj, nie ma co czekać, weźmy ślub. No i poszliśmy do kościoła. Proszę powiedzieć o okolicznościach tego ślubu, jak to się odbywało, kto był świadkiem? Ślub się odbył w kościele Dzieciątka Jezus przy ulicy Moniuszki. Kościół był na pół zburzony, wobec czego wchodziło się do niego po desce przez okno. W środku było pełno gruzu i szkła. Ślubu udzielał nam ksiądz Biblia. To był naczelny kapelan AK. Potem odbyła się uczta weselna w hali operacyjnej PKO. Bo jeszcze dygresja, mianowicie mój mąż wtedy w czasie powstania był w takim słynnym oddziale Agatona, Jankowskiego, Agatona Stanisława Jankowskiego. I oni tam przeszli bardzo taką bohaterską drogę bojową. I w końcu zostali, ich czterech było, zostali Krzyż Virtuti Militari osobiście wręczony przez Bora i potem zostali plutonem obstawy Sztabu Głównego generała Bora, który miał swój lokal właśnie w PKO. Wobec tego ta uczta weselna była w PKO. Była puszka pasztetu końskiego, był bochenek chleba i skąd się znalazła butelka wódki nawet. No, w tej uczcie weselnej wzięli udział oczywiście oddział Jankowskiego, profesor Jan Zachwatowicz, który przyszedł aż tutaj stąd z Koszykowej. No jeszcze tam parę osób. Aha, jeszcze zapomniałam powiedzieć, że jak
mówiłam, zostałam w tej jednej sukienczynie, która na szczęście łatwo się prała i szybko szła. I wobec tego w tej właśnie sukienczynie brałam ślub, a ponieważ sandałki mi się rozleciały, wobec tego pożyczyła mi swoje buty nasza koleżanka, która miała nogi o 4 numery ode mnie większe. W co był ubrany pan młody? W panterce. Panterce, oczywiście. Tak. Pan Kazimierz konspirował, walczył w powstaniu, a jak pani określiłaby swoje zaangażowanie w powstanie? Czy pani była cywilem, czy jednak udzielała się pani? Ja byłam absolutnym cywilem, dlatego że ja przecież mieszkając w Krakowie nie miałam tutaj żadnych kontaktów. Nie tylko nie miałam żadnych kontaktów, ale nie miałam żadnego przeszkolenia. Wobec tego, że znalazłam się wśród obcych zupełnie ludzi, to starałam się po prostu robić to, co byłam w stanie i co mogłam, to znaczy pomagać tym ludziom, którzy siedzieli po piwnicach, tym cywilom, starym ludziom, chorym i tak dalej. Trzeba było zdobywać wodę, jakąś żywność, jakoś przenosić jakieś informacje. Także bojowej przeszłości ja nie mam na sobie. W stanie upadło, trafiliście państwo do obozu. A potem trafiliśmy do obozu jeńców wojennych. To był obóz szpitalny w Zeitheim. No i tam przebywaliśmy do wybuchu wojny. I zaraz pierwszym transportem, jaki tylko się udało zorganizować, wróciliśmy do Polski. Częściowo piechotą, częściowo na rowerach, częściowo wozem końmi, jak się dało. No i 16 maja już byliśmy w Polsce. No i zaraz mąż podjął pracę w Zakładzie Architektury Polskiej. Ja zaczęłam pracę w Zachęcie. Tam się organizowała pierwsza pracownia konserwacji zabytków. No i oczywiście wróciliśmy na studia, które trzeba było skończyć. Kilka lat studiów zaliczono pani jako odbytych w trakcie okupacji, w czasie wojny, tak? Tak, oczywiście. Kiedy wrócił temat synagog? Kiedy on się pojawił znowu w orbicie państwa zainteresowań, właściwie jako poważny temat do zrealizowania? Czy ten wybór był wspólnym wyborem? Bo państwo też utworzyliście coś niezwykłego, duet właściwie, spółkę architektoniczną, również duet naukowy na wiele lat, od wydania pierwszej książki o synagogach po te kolejne mocno rozszerzone i rozbudowane. Bardzo ciekawi mnie sposób, w jaki państwo pracowaliście wspólnie i podejmowaliście decyzje. Bardzo, bardzo piękny cytat tutaj sobie wynotowałem, który wypowiedziany przez państwa syna Michała o tym, gdy go zapytano, jak rodzice pracują. Rysują i drą. Ja bym nie darł. Ja bym się zastanowił. Jak to było? No właśnie tak. Tak było przy pracy projektowej, ale jak było przy pracy tej koncepcyjno-naukowej jednak z synagogami? Tam drzeć nie można było. No chyba podobnie, to znaczy oczywiście zbieraliśmy materiały. Robiliśmy notatki, pisaliśmy teksty, dyskutowaliśmy wszystko, każde zdanie. Ale synagogi były wspólnym wyborem, tak? To było wspólne zainteresowanie. To było absolutnie wspólne zainteresowanie. Myśmy właśnie się tego podjęli i no jakoś nam się udało złożyć, że trzeba było. Bo to nie tylko to, co było w Zakładzie Architektury Polskiej, nie tylko to, co było Zajczyka. Dlatego, że
była jeszcze literatura poza tym. Były jeszcze różne źródła innych informacji. Także myśmy to wszystko, to co było wtedy dostępne, a dostępne było tylko to, co było w Polsce. Postaraliśmy się pozbierać, dlatego że zainteresowania bożnicami drewnianymi właściwie w Polsce były już bardzo dawne. Już pojedynczy badacze robili jakieś odkrycia, znajdowali jakąś określoną jedną bożnicę. Były różne artykuły, zwłaszcza w tym Towarzystwie Opieki nad Zabytkami Przeszłości. W różnych czasopismach, w różnych publikacjach, to trzeba było wszystko zebrać, zgromadzić. Poza tym jakoś to scalić, to znaczy umieścić to na tle, w najprostszy sposób, na tle historii Polski, na tle historii Żydów w Polsce. Czy można powiedzieć, że podjęliście Państwo misję profesora Oskara Sosnowskiego, który zainicjował i można tak powiedzieć, rozpętał trochę całą tą akcję rysunków pomiarowych, wysyłania studentów w celu wykonania tychże również współpracowników, którzy mieli fotografować. Wiemy, że Sosnowski przed wojną mierzył się z takim zamiarem wydania monumentalnego dzieła o budownictwie i architekturze w Polsce. No więc Sosnowski miał bardzo szeroki program i bardzo szerokie zainteresowanie właściwie całym obszarem architektury Polski. Natomiast myśmy się zajęli tym jednym stosunkowo wąskim wycinkiem. Natomiast to, co trzeba podkreślić, że profesor Sosnowski te studia nad architekturą bożniczą rozpoczął już w 1923 roku, czyli bardzo wcześnie. Wtedy, kiedy jeszcze właściwie tym tematem na szerszą skalę, poza pojedynczymi jakimiś odkryciami, nikt się nie zajmował. Już wtedy zorganizował praktyki studenckie obowiązkowe, które polegały na tym, że każdy student musiał wziąć udział po pierwszym roku w tak zwanym obozie inwentaryzacyjnym, jechać w teren i robić dokładne pomiary określonego zabytku. To był oczywiście bardzo szeroki program, ale również w tym powstała ta sekcja przy współpracy Zajczyka. Profesor Sosnowski to zainicjował, włączył w to Zajczyka, który był pracownikiem państwowych pracowni konserwacji zabytków, inwentaryzacji zabytków. Także oni współdziałali ze sobą. Studenci robili te pomiary pod kierunkiem profesora Sosnowskiego czy jego asystentów, a Zajczyk do tego robił dokumentację fotograficzną. I również zbierał archiwalia. On miał tą cechę, że znał hebrajski i jidysz. I wobec tego miał dostęp do archiwów gminnych. I zbierał te materiały, które niestety wszystkie zaginęły. I to było bezcenne, bo archiwa zginęły i wobec tego... Archiwa zginęły, ale fotografie i rysunki... Fotografie i rysunki zostały. Zostały i zostały też uratowane przez pracowników zakładu, tak, w czasie wojny. Wydaje się w takim razie, że dzisiejszy stan badań nad architekturą synagogalną, również dekoracjami synagog, bez działalności zakładu, przedwojennego jeszcze zakładu architektury. Oczywiście, tu się wszystko zaczęło. Tu się wszystko zaczęło. No właśnie, ciekawi mnie też czas, kiedy Państwo pracowaliście nad swoją pierwszą książką, Bożnice Drewniane. Ona wprawdzie wydana została już w atmosferze, czy tuż po Odwilży, czy w atmosferze Odwilży w 1957 roku, ale
Pani notuje, że tak naprawdę książka została ukończona pod koniec 1952 roku. To dla mnie też taki fenomen, że właściwie w czasie, że właściwie państwo zajęliście się architekturą sakralną żydowską w czasie szczytowego stalinizmu. Jak otoczenie na to patrzyło? Bo to mnie ciekawi. Przecież czasy nie sprzyjały takim przedsięwzięciom. Nie, więc myśmy przestali pracować w Zakładzie Architektury Polskiej w 1952 roku, bo takie były okoliczności. Natomiast, to znaczy inaczej, przestaliśmy być zatrudnieni formalnie, natomiast ponieważ to była nas bardzo interesujące zagadnienie, to myśmy nad tym pracowali dalej, jakkolwiek już całkowicie nieformalnie. I z zakładem nie zerwaliśmy kontaktu. Profesor Zachwatowicz, czyli naszej robocie, jak gdyby patronował. I ta książka się ukazała jako pierwsze powojenne wydanie Zakładu Architektury Polskiej właśnie. Właśnie wtedy, w 1957 roku. A prowadziliśmy to równolegle z projektowaniem takim inwestycyjnym, nazwijmy to. Właściwie państwa aktywność zawodowa wtedy miała miejsce na kilku zupełnie różnych polach i była bardzo mocno intensywna, bo z jednej strony zupełnie pionierski temat podjęty na polu historii sztuki czy architektury, z drugiej codzienna praca też przy odbudowie Warszawy, czy przy odbudowie niektórych, projektowaniu niektórych osiedli. No myśmy jeszcze oprócz tego robili wystawy, takie jak na przykład część, mieliśmy udział w wystawie odrodzenia, w wystawie oświecenia w muzeach, Muzeum Narodowym i różne inne, także... No właśnie, dla mnie jest to fascynujące, jak państwo godziliście te aktywności. Dziś by się powiedziało o kilku etatach. Jaka była recepcja państwa książki? Czy od razu spotkaliście się państwo z głosami pozytywnymi czy negatywnymi? Czy był jakiś oddźwięk ukazania się tej książki na razie w Polsce? W Polsce był pozytywny oddźwięk. Owszem, ona była przyjęta z zainteresowaniem, miała dobre, bardzo dobre recenzje. Natomiast to, co rzeczywiście znalazło jakiś oddźwięk bardzo żywy, to było wśród Żydów amerykańskich. No właśnie, to książka ukazała się w języku angielskim w 1959 roku i trafiła nie tylko do Żydów amerykańskich, ale do również kompletnie nieznającego świata żydowskiego artysty amerykańskiego Franka Stelli, który jest Włochem z pochodzenia i który chyba wcześniej nie miał do czynienia czy to ze sztuką żydowską, czy z architekturą. Więc można powiedzieć, że oddziaływanie książki było bardzo, bardzo szerokie. Potem była długa przerwa. Po wydaniu tego angielskiego wydania, tej angielskiej wersji, państwo właściwie na 30 lat może nie zerwaliście kontaktu ze światem synagog, ale odłożyliście to troszkę na lepsze czasy. No więc myśmy zbierali powoli materiały, ale rzeczywiście bardzo intensywnie pracowaliśmy wtedy przy tym projektowaniu architektonicznym. No a wróciliśmy do tematu Górnic już po przejściu na emeryturę, kiedy zastanawialiśmy się, że coś ze sobą trzeba zrobić, bo jesteśmy absolutnie przekonani, że nie wolno, mając 60 lat, skończyć pracy zawodowej czy pracy umysłowej, że jeszcze jesteśmy na tyle przytomni i myślący, że trzeba sobie jakiś program na życie znaleźć. To się zbiegło z
uruchomieniem programu rządowego Architektura i Sztuka Żydowska w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. I zwrócono się do nas, żebyśmy ten temat architektury burżniczej podjęli. Zarówno drewniany, jak i murowany. Jeżeli chodzi o burżnice drewniane, to myśmy mieli propozycję ponownego wydania, aleśmy się na to nie zgodzili, dlatego że w międzyczasie otworzyło się mnóstwo nowych, przedtem niedostępnych źródeł. To były uporządkowane archiwa polskie, to były pewne archiwa, które zostały przesłane ze Związku Radzieckiego. Poza tym ukazała się możliwość wyjazdu i kontaktów zagranicznych, przede wszystkim Ukraina, Litwa, Białoruś, wreszcie Izrael i Stany Zjednoczone. Także ilość tych zebranych materiałów nam się bardzo powiększyła i stąd drugie wydanie. To już właściwie ta nowa książka o burżnicach drewnianych i o burżnicach murowanych. Na końcu zakończyliśmy tą książką pod tytułem Oppidum Iudeorum, mianowicie nas interesowało miejsce, w którym te burżnice powstawały. To znaczy miejsce zarówno fizyczne, jak i tło historyczne do tego. No i wobec tego ta trzecia z tej trylogii tak zwanej, to jest historia osadnictwa żydowskiego w Polsce. Zaczynając od samych początków, to znaczy prawie że początków tysiąclecia, dzielnice, ulice, dzielnice, miasta, tak zwane miasta żydowskie, aż do XIX wieku. Potem był jeszcze krajobraz z menorą, taka popularna summa, można powiedzieć, wiedzy. A to jeszcze tak, bo to jest te trzy duże książki, to już są takie, powiedzmy sobie, dosyć naukowe w charakterze. Dosyć naukowe w charakterze, natomiast jest jeszcze ta ostatnia, Krajobraz z menorą. To jest popularne dla niefachowców, dla ludzi, którzy się kulturą interesują i tak dalej. Interesuje mnie jeszcze na chwilkę powrót do momentu, w którym właśnie odnowiliście Państwo kontakt z tematem, że się tak wyrażę, i pojawiły się możliwości kontaktów z naukowcami, specjalistami, fascynatami tematu właśnie z krajów ogólnie określanych jako zachodnie. Zdaje się, w 1986 roku po raz pierwszy pojechała Pani z wykładem do Waszyngtonu. Tak. Ciekawi mnie ten moment, bo znano i ceniono Państwa dorobek, Państwa pierwszą książkę w Stanach, a wreszcie spotkano osobę. Podobno była Pani bardzo doceniona i spotkała się Pani z entuzjazmem i uznaniem. Rzeczywiście ja byłam zaskoczona tym, jak dobrze ta książka została przyjęta. Ale z drugiej strony, jak była tam potrzebna i oczekiwana. Ale może jeszcze dodam, że od czasu ukazania się tych naszych trzech książek też już upłynęło sporo czasu. I w tej chwili jesteśmy w fazie przygotowywania następnego etapu, znowu bardzo wzbogaconego, bo w międzyczasie jeszcze ujawniło się mnóstwo nowych materiałów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz,
Jeżeli chodzi o bużnice murowane na przykład, to ostatnie lata przyniosły ogromną poprawę sytuacji w Polsce. To znaczy cały szereg bużnic, które były w ruinie, ostatnio zostały odbudowane, rewitalizowane, żyją jakimś nowym własnym życiem. I to trzeba w jakiś sposób pokazać. No jak również trzeba pokazać to muzeum, które powstało ostatnio. Właśnie. Zapytam no jeszcze... i to właśnie w tej chwili przygotowuję. Na to wszyscy czekamy, bo Państwa książki są absolutnie białymi krukami. Niesłychanie trudno je dostać czasami na jakichś portalach księgarskich zachodnich. Pokazują się z scenami wyśrubowanymi jak za dzieła sztuki. I to już jest też wyraz należnego hołdu dla Państwa dorobku. Chcę jeszcze tylko o krótką anegdotę zapytać. Państwa udział w Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów i bardzo pięknie określiła Pani, czy wspólnie określiliście Państwo dekorację Nowego Świata, ulicy Nowy Świat jako wielkie pranie. Proszę powiedzieć, skąd taka nazwa? No po prostu dekoracja polegała na przeciągnięciu sznurów przez całą szerokość Nowego Świata i na rozwieszeniu na nich najróżniejszych kolorowych szmatek z różnymi wzorami, napisami, elementami dekoracyjnymi, po prostu na wesoło, na kolorowo, żeby było młodzieżowo. Czy wtedy, mimo że festiwal miał bardzo taki w założeniach koturnowy i oficjalny charakter, czy dawało się faktycznie już odczuć nadchodzenie odwilży w kulturze? Absolutnie tak. Tu zresztą powtórzę pewną anegdotę, mianowicie kierowała tą całą imprezą pani, która była dyrektorem Departamentu w Ministerstwie Kultury, pani Czesława Wiślicka. I ona ona prowadziła zresztą organizowała oprawę artystyczną dla wystaw wysyłanych przez Polskę za granicę. I ona w okresie głębokiego socjalizmu zdołała przekonać władze polityczne, że jeżeli się chce handlować z Zachodem, to socjalizm to nie przejdzie. Że to trzeba tak w guście zachodnim bardziej. I zgromadziła wokół siebie wybitnych architektów i plastyków, takich, którzy się socjalizmowi nie poddali. I im między innymi powierzyła, to byli tacy jak Hryniewiecki, Lejkan, Staniszkis, jak Henryk Tomaszewski, Zamecznikowie i tak dalej, cały szereg tego typu ludzi. I im również powierzyła przygotowanie tego Festiwalu Młodzieży i Studentów. I sama nam opowiadała, że w nocy poprzedzającej otwarcie tego festiwalu zadzwonił do niej Bierut z żądaniem, żeby to natychmiast zdjąć wszystko, bo to jest skandal i to jest niedopuszczalne to, co się dzieje, bo on się przejechał po Warszawie i obejrzał się to. Na co ona odpowiedziała, że ona się tego nie podejmuje, to jest niemożliwe, dlatego że ludzie pracowali całymi nocami, wyjechali w tej chwili do domu się odespać i ona nie ma kim tego żyć. To my damy swoich ludzi. Na to ona odpowiedziała, że też się nie godzi, dlatego że to są porozwieszane na dużych wysokościach różne tam konstrukcje i ona za wypadek
który może się zdarzyć, odpowiedzialności nie bierze, bo ludzie są niefachowi, nieprzygotowani. No ale rano telefon może zostać. Okazało się, że zaczęły przyjeżdżać pierwsze grupy zagraniczne i z zachwytem i z radością, że tak młodzieżowo, że tak wesoło, że tak przyjemnie i tak dalej. Także ten festiwal razem z słynną wystawą sztuki w Arsenale, to było podzwonne socjalizmu. Czy faktycznie dzisiaj może pani Mario sięgnąć pamięcią do czasów tego getta tarnowskiego? Czy jeszcze pani pamięta te sceny i te epizody, które pani zanotowała tutaj w notatkach z przeszłości, gdy pani faktycznie natykała się na bezpośrednie jakby ślady zagłady, tego strzelania do Żydów? Czy to już z pamięci umknęło? Pytam, bo to ważne też dla nas, dla naszego muzeum. Notujemy takie świadectwo. Co ja pamiętam? Pamiętam rynek tarnowski zbroczony krwią, zlany krwią. Pamiętam, jak kiedyś jechałam na rowerze przez lasek koło Zbylicowskiej Góry. I w tym lesie zobaczyłam stos włosów. Też skrwawionych. Pamiętam, jak kiedyś złamałam obojczyk. Ten obojczyk mi źle złożono i trzeba było to ponownie zoperować. I wtedy mi poradzono, że najlepszy chirurg od tego rodzaju rzeczy jest w szpitalu żydowskim. Ja się tam udałam i zostałam przyjęta i bardzo porządnie załatwiona. Ale w czasie mojej tam bytności na dziedzińcu szpitala zgromadzony był wielki tłum Żydów, straszliwie płaczących i rozpaczających. Tylko spytałam się, co się dzieje, co się stało, dlaczego oni tak strasznie płaczą. Bo ma być transport, mają być wywiezieni na roboty. No, Boże drogi, na roboty. To i Polacy też są wywożeni. Dlaczego oni tak strasznie płaczą? Ja sobie zupełnie nie zdawałam sprawy z tego, co to znaczyło. Co ich czeka? To była Treblinka. A kiedy pani się dowiedziała o obozach śmierci? Znacznie później. Ale jeszcze w czasie wojny. Jeszcze w czasie wojny. No, przepraszam bardzo, jeszcze, jeżeli już tak strasznie bezładnie brano. Tak się zdarzyło, że moi rodzice i ja z nimi mieszkaliśmy przy dosyć wąskiej ulicy. I dosłownie po drugiej stronie tej ulicy, naprzeciw naszych okien, lokowało się gestapo. I w pewnym momencie nas stamtąd wyrzucono. I dano nam, to było ładne, duże mieszkanie. I dano nam również duże mieszkanie w dawnej dzielnicy żydowskiej. I takich przesiedleń było bardzo wiele.
To znaczy, to getto po prostu zlikwidowano razem z mieszkańcami. Jakaś wyraźna była granica między tym Tarnowem żydowskim, a nie żydowskim. Te fotografie pochodzą z archiwum rodzinnego? To znaczy, ktoś z Państwa je robił, czy... Bo tutaj czasami podpisana jest... Więc tak, to jest moje zdjęcie. Te są moje. To nie, to jest stare zdjęcie. To nie jest moje. Czy one były wykonane w czasie, gdy była Pani w gimnazjum, tak? Tak. Co one przedstawiają dokładnie? Tarnów. Różne zaułki, rynek, tak, klasztor, kamienice w rynku. Tak. Ten rynek właśnie, tutaj były kramy żydowskie w tym. Tu ten słynny, a to był stryj profesor, który... Ten stryj profesor, tak. Który był tak podobno doceniony na Zachodzie, że jego żona bodajże była usadzana przy Einsteinie na jakichś bankietach. Tak. Maksymilian Huber. Tak. A ty już... To byli moi rodzice, ale w czasie okupacji już tacy strasznie zmizerowani. Te dokumenty. Pani mąż zajmował się wtedy między innymi produkcją fałszywych dokumentów, tak? Tak. Czyli te talenta plastyczne były do tego wykorzystywane, tak? Tak. I to jest Państwo w czasie wojny. Tak, to jest to w czasie wojny. I okres obozu, tak? Tak, to powrót z obozu. To jest zdjęcia z dzieciństwa. To z dzieciństwa mojego męża, tak. Zostawmy na chwilkę. No. Jego rodzina pochodziła z Podlasia, ale no szybko, że tak powiem, związała się z Warszawą. Tak, tak. Pani z kolei z Małopolski. Tak. I z tym, co kiedyś miało też przynieść ratunek, czyli z pochodzeniem poniekąd austriackim, tak? Tak. To okazało się istotne w niektórych... Niekiedy, proszę Pana. Cała moja rodzina to jest import. O, to jest to wielkie planie. Nagrywamy, czy...? Tak to wyglądało. To słynne wielkie pranie, czyli dekoracje Nowego Świata. Z kolei, gdy sięgam do tej części, tego bardziej albumowego wydania, wspomnień, to też te pochodzenie austriackie doskonale dokumentują chociażby te dwie fotografie pani ojca, raz w stroju Armii Austro-Węgierskiej i potem już w Wojsku Polskim. Bardzo proszę o te zdjęcia. Proszę opowiedzieć o tym stroju. Jak to było? W jakich okolicznościach? Bal. Jeden z pierwszych, tak? Tak. Nie, więc jeżeli chodzi o moją rodzinę, to wszystko byli gruntownie spolonizowani. Wnieśli duży wkład w kulturę polską. Obsłużyli wszystkie powstania narodowe. Także wie Pan, jak się... Także to jest Polska, to jest taki tygiel różnych zbieranin narodowo-kulturalnych. Możemy zobaczyć te zdjęcia właśnie.
tle może tego stołu? Na stole. Na stole będzie lepiej, bez tego białego zeszytu. A prosiłem pani Mario o wybór takich zdjęć, które by pochodziły z czasu powstawania, mniej więcej czasu powstawania państwa książki. No więc właśnie, to też są. Tak, tu wyjmę, pozwolę sobie tylko wyjąć. Tak, to już można tak zostawić. Czy to już jest to mieszkanie na Bielanach, na Kleczewskiej, czy jeszcze inne wtedy jeszcze? Nie, to jeszcze nie. Bo państwo mocno się związaliście z tą dzielnicą, no wybudowaliście ją właściwie w tym powojennym kształcie. Może wyjmę. No, i stamtąd skończymy. No my się dużo tam rzeczywiście nabudowali. Ta fotografia. A to już ostatnie czasy. A czy to najstarsza pani fotografia tutaj z tych wyłożonych? Znaczy, czy to było tuż po wojnie zrobione zdjęcie? Tak? To było niedługo po wojnie. No to już były właśnie lata, koniec lat 50. Mniej więcej w okresie tym. Pani mówiła o tym, jak wzięli państwo ślub, ale czy wcześniej to była wielka miłość? Czy państwo się zakochali? Co w nim takiego było, że pani za niego wyszła? Tak, oczywiście. Oczywiście, nie wie pani, więc byliśmy oczywiście bardzo zakochani, natomiast nie przewidywaliśmy, to znaczy nie przypuszczaliśmy, że to tak szybko nastąpi, że jeszcze trochę sobie trochę się zastanowimy nad tym, bo to wtedy się miało świadomość, że to na całe życie, że jak na klamka zapadła, to już koniec. A czy było coś, czym jak pani przyszła do męża, pierwszy raz go poznała, on panią jakoś ujął? Czymś specjalnym, czymś niezwykłym? No ujął mnie, no. Ujął mnie, miał bardzo dużo wdzięku osobistego, to była jedna rzecz. Druga, jakiejś mądrości, jakiejś, widzi pani, po to, żeby było dobre małżeństwo, to trzeba mieć wspólne zainteresowanie, oprócz zakochania się. Trzeba mieć wspólne zainteresowanie i trzeba mieć wspólną hierarchię wartości. Bo bez tego to trudno jest budować sobie, urządzać sobie całe życie. Nam się to właśnie bardzo udało. Także po tym wariackim ślubie, potem było 65 lat wspaniałego małżeństwa. Pięknie. Tutaj Arturze jeszcze chciałeś slajdy. Tak, które to małżeństwo połączyła, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, miłość do architektury bożniczej. Czy te slajdy pani pamięta? Pani? Tak. Bo są wśród nich nie tylko fotografie. Czy pani na nich pracowała jakoś też, czy na przykład kiedyś pani wykładała ze studentami? Nie. Nie. Ale pan Kazimierz zapewne tak. 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 Jak takie slajdy się przygotowywało, wie pani? Nie wiem. Czy to, One są jeszcze międzywojenne? Niektóre z nich tak. Tak. Nie, to są chyba...
nie wiem, tak, to są przedwojenne w zasadzie. To podobno bardzo rzadka rzecz, fotografia synagogi w Jedwabnem. Bardzo podobno tak. Ograniczona ikonografia tej akurat. No to jest ta jedna, jedyna fotografia. Która się uchowała. Pani Maria, czy tak gołym okiem Państwo potrafiliście rozpoznawać, które fotografie robił Zajczyk, a które inni fotografowie? Nie, nie. Dlatego, że na przykład bardzo dobre były fotografie Breyera. Mhm. To jest komiczna historia z tą Burzycą. Ona przez cały czas uchodziła za XVIII wiek i ma wszelkie cechy XVIII-wiecznej architektury. I tak była w literaturze, i tak również u nas, myśmy to przyjęli. A teraz ostatnio jest taki bardzo zresztą sympatyczny i bardzo z nami mile współpracujący architekt ukraiński ze Lwowa, który się przeniósł do Jerozolimy, ale nadal bada architekturę burzyńczą. I on dotarł, a on ma dojście do dokumentów tych ukraińskich różnych. Okazało się, że to jest Burzyńca, którą w połowie XIX wieku wybudował tamtejszy cadyk, który postanowił, że chciał mieć koniecznie taką Burzyńcę jak w Żółkwi. I zamówił sobie. Zamówił kopię. Zamówił sobie prawie kopię. A mówimy o bożnicy w Bełzie. W Bełzie, tak. Dobrze, to może rzućmy też okiem na kilka rysunków. Nie wiem, czy w jakiś sposób szczególnej synagogi w Olkiennikach, do której się zachowała dosyć bogata dokumentacja. To już muszę zabrać. No. Myślę, że już nie wiem, jak my te materiały jeszcze przez chwilkę potrzymamy i ja pani je odwiozę. Może przełóżmy faktycznie na chwilę tutaj. Nie, to... Te pomiary są bezcenne. Właśnie. Skomentowała. Aha, to robił żywno. Bardzo wiele rysunków pomiarowych jest właśnie podpisanych przez Bronisława Żywna. Tak. On się przeżył wojnę i był aktywnym architektem, choć niezbyt znanym z tego, co rozmawiałem z panem doktorem Włókowskim. Tak. On miał wnętrze wspaniałe. Takim materiałem Państwo dysponowaliście, tak? Pracując tak. Nad książką. Tak, tak. Co dokładnie znaczy pomiar? Co jest dokładnie na takim rysunku przedstawione? W sensie... To jest przekrój powszechny. Przekrój powszechny. To jest z 28 roku. I rozumiem, że to jest zmniejszone w jakiejś skali, tak? Tak, oczywiście. Czy patrząc na taki rysunek, można ocenić jego jakość, w sensie przydatności, dokładność wykonania? Tak, czy oczywiście. Można powiedzieć, że te rysunki są wysokiej klasy? Wysokiej klasy. Bo Państwo mieliście przecież do czynienia z różnymi materiałami, prawda, porównawczymi. Nie, nie, te są wysokiej klasy, najwyższej klasy możliwej. Znakomicie robione. Czy świadczy to też o poziomie nauczania w tamtym czasie? Oczywiście.
Oczywiście. Skoro dziś te rysunki mogą być używane i służą rozmaitym rekonstrukcjom. Tak. A jak wiemy, moda na rekonstrukcję się nie zrobiła. No, my się idealnie nadają do rekonstrukcji. Jak takie rysunki się tworzy? Architekt bierze takie pergaminy, tak? Jedzie w teren? No, najpierw, że pani jedzie się w teren, bierze się taśmę mierniczą, bierze się łatę mierniczą. Muszą być co najmniej dwie osoby, a właściwie trzy. Dwie osoby trzymają miarkę. Trzecia osoba rysuje, robi notatki, zapisuje wszystkie wymiary. Robi to wszystko w formie szkicowej. A potem przyjeżdża do domu, siada przy rajzbrycie i z tych notatek zestawia to w całość, w te rysunki. To jest długa, ciężka, żmudna robota. To wykonanie takiego jednego to jest jeden dzień, dwa? O, to może być parę tygodni. Bo to wszystko musi się zgodzić, wszystko musi być jak najdokładniej. Także to, jest, to była cała ta szkoła profesora Sosnowskiego właśnie takich bardzo dokładnych pomiarów. Łącznie z takimi detalami jak tak. Gwóźdź. Tak. Głównych drzwi. Tak. Tak, żeby można było na tej podstawie idealnie zrekonstruować. Dziękuję bardzo.